offroadem zajmuję się już od 20 lat. Jeździmy bardzo często, a też chciałem wciągnąć po prostu więcej ludzi, żeby pobawiło się i przy okazji coś wygrali, pobawili się i zdobyli jakieś nagrody, nie? Przede wszystkim to jest ogromna adrenalina. To jest coś, co cały czas człowiek potrzebuje większej dawki adrenaliny i robi coraz bardziej chore rzeczy, głupie i tak naprawdę, no tak się odstresowuje. W terenie zawsze można pojeździć po okolicach, pobawić się. No samochód też trochę przerabiać, jak się samemu robi. No właśnie, a pan sam przerabia? No tak. Witera z Volkswagenem pod maską jeździ. Kolega kiedyś jeszcze w liceum byliśmy, miał ojca, który miał Jeepa, wtedy XJ, gdzieś tam mnie to przewiózł, fajnie było. A później po latach się z innym kolegą zgadaliśmy, że fajnie by sobie było kupić terenówki, no i kupiliśmy i tak sobie jeździmy.